Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadania z cyklu darmowych korepetycji. Tym razem zadania od Oli. Ola wysłała kilka zadań z poziomu rozszerzonego, więc będzie ciekawie. Zadanie jest następujące. Dany jest czworokąt wypukły ABCD. A, B, C, D. Punkty P, Q, R, S są punktami przecięcia dwusiecznych jego kątów zewnętrznych. Czyli jeżeli tu jest na przykład kąt zewnętrzny tego czworokąta, to to jest jego dwusieczna. OK? Dobrze. My mamy co udowodnić. Udowodnić, że czworokąt P, Q, R, S, także na czworokącie, sorry, P, Q, R, S, można opisać okrąg. I teraz jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli na czworokącie można opisać okrąg, to ja to na razie symbolicznie zaznaczę, ale to później Wam powiem. To jeżeli dodamy ten kąt i ten kąt, to to będzie równe ten kąt i ten kąt, tak? Czyli w tym przypadku właśnie to alfa 1 plus alfa 2 równa się beta 1 plus beta 2. Jasne? To będziemy musieli jakby udowodnić. Ja to oczywiście cofnę, bo inaczej sobie tu w ogóle pooznaczamy te kąty, ale ogólnie o to będzie chodzić w tym zadaniu. Dobra, od czego zaczynamy? No zaczynę od tego, że tu jest kąt alfa, tu jest kąt beta, tu jest kąt gamma, a tu jest kąt delta. OK? I teraz jedna bardzo ważna uwaga. Co to jest za kąt? Ten kąt ma miarę. I teraz, ponieważ tu jest alfa, to po przeciwnej stronie też jest alfa. OK? Cały kąt ma oczywiście 360 stopni. Na ten kąt 360 stopni składa się kąt alfa i alfa, czyli mówiąc inaczej 2 alfa plus, ja to na razie napiszę 4x. Dlaczego 4x? Bo to jest kąt x, tu jest kąt x, tu jest kąt x i tu jest kąt x. Ponieważ te kąty są takie same, ponieważ ta zielona krecha jest dwusieczną. Tu jest o tym napisane. No a poza tym kąty naprzeciwko z kątów wierzchołkowych są takie same, czyli ten kąt jest taki sam jak ten kąt jest taki sam jak ten. Jasne? Dlatego są 4x. Dobra. Wyliczmy sobie z tego x, czyli podzielmy to przez 2. 180 równa się alfa plus, nie, podzielmy to przez 4. 90 równa się 1 druga alfa plus x. No jak odejmiemy połowę alfy, to otrzymamy, że 90 plus minus połowę alfy to się równa kąt x. To znaczy, że ten kąt jest równy 90 minus 1 druga alfa. OK? Tak samo udowodnimy sobie to, czyli że ten kąt, skoro tu jest beta, czyli ten kąt będzie 90 minus 1 druga beta. Ten kąt jest oczywiście również tu, po drugiej stronie, tak? Czyli, bo dlaczego ja będę zmierzał? Zresztą, bo tu będzie też 90 minus 1 druga beta. Tutaj też jest ten kąt 90 minus 1 druga beta jest również tu. Tak? Bo to są te same kąty. Będę chciał jeszcze pokazać, że oczywiście ten kąt to jest 90 minus 1 druga kąta delta. Oj. I jeden kąt jest oczywiście też tu. No i że ten kąt to jest 90 minus 1 druga kąta, tylko zapiszę to gdzie indziej. O. I tu też jest ten kąt zresztą. 90 minus 1 druga kąta gamma. Jasne? Dokładnie w ten sam sposób, jak tutaj pokazaliśmy z tym alfą, udowadniamy, że tu jest 90 minus pół beta, 90 minus pół beta i tak dalej. Jasne? Dobra. I teraz po co ja to robiłem? Ponieważ moim celem jest określenie, jaką miarę ma ten kąt. OK? W tym całym trójkącie, czyli w trójkącie A, P, B, wszystkie kąty mają 180.
Na ten kąt 180 stopni, w tym trójkącie APB, składa się kąt 90 minus 1 druga alfa oraz kąt 90 minus 1 druga beta oraz kąt, na razie go nazwie Y. Tak? No bo ten kąt plus ten kąt plus ten kąt daje nam razem 180, bo to są miary kąta w trójkącie. I teraz, o ile się tu zmieszczę, odejmę sobie 180, czyli zniknie mi to oraz 90 plus 90 to jest 180, więc teoretycznie to też mi znika, tak? Czyli znika to i znikają te 90-ki. Czyli to jest minus 1 druga alfa minus 1 druga beta plus nasz kąt, tylko nie ten kolor, plus nasz kąt Y. Jest? Jest. No to co? Przeniesiemy sobie alfę i betę na drugą stronę, czyli będzie tak, jak dodamy jedną drugą alfę, to będzie połowa alfy, plus dodamy jedną drugą betę, to będzie połowa bety równa się kąt Y. Czyli to jest równe 1 druga alfa plus 1 druga beta, tak? Powinno być na fioletowo. Ok? Czyli to jest równe 1 druga kąta alfa plus 1 druga kąta beta. I teraz jedna ważna uwaga. Zobaczcie, tu było minus 1 druga alfa, tu było minus 1 druga beta, a to wyszło pół alfa plus pół beta. Tak samo będzie tu, że ten kąt będzie miał 1 druga beta, bo tu jest 1 druga beta, plus połowa gamy. Ten kąt tutaj będzie miał połowa gamy plus połowa delty. Tak? A ten kąt tutaj, jako może tu napiszę, będzie miał połowa delty z tego różowego plus połowa gamy, bo tu jest ten sam kąt co tu. Ile sobie alfy. Ok? Dobrze. I teraz, czyli tak, to sobie skasujemy, to sobie skasujemy. Teraz to, co ja miałem pokazać, że te kąty naprzeciwko są takie same. Ile wynosi kąt Q i kąt S, tak? Czyli ja mogę pokazać, że kąt, lecimy tak, BQC plus kąt DSA równa się kąt CRD plus kąt ten, tak? Tak, plus kąt APB. Bo wtedy oczywiście będzie można opisać na tym czworokącie okrąg. No ale. Dobra, lewa strona będzie na czerwono. Czyli to są ten kąty i ten kąt. Jedna druga beta plus jedna druga gamma plus jedna druga delta i plus jedna druga alfa. Tak? Równa się i na niebiesko będzie ta strona. Kąt CRD. CRD. Jedna druga gamma plus jedna druga delta plus ABP, APB to jest 1 druga alfa, tak? APB, 1 druga alfa plus 1 druga beta. I tu możemy napisać, że to, co jest po lewej stronie, to jest to samo, co jest po prawej stronie. I z komentarzem, że skoro te kąty naprzeciwko są takie same, to można na takim czworokącie zawsze opisać okręg, bo jest takie twierdzenie. I po tym komentarzu można napisać, co należało dowieść, koniec. Niby trudne, niby zagmatwane, dużo ułamków i innych takich rzeczy, ale tak naprawdę, gdybym teraz jeszcze wam, obejrzycie sobie zadanie jeszcze, nie wiem, na przykład 2-3 razy, a później spróbujecie je zrobić sami, to myślę, że ogarniecie bez problemu już. Tak? No nic, w każdym razie, jak będą pytania, śmiała łapka w górę, mile widziana i pytania w komentarzach, tak? No. Na razie, heja.